Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, od ponad roku spółki Skarbu Państwa łupią Polaków. Wszech opanowała Polskę drożyzna, inflacja. Wy ponad rok nie potraficie zauważyć, że piekarze strajkują, że cena chleba rośnie. Po dwóch latach przychodzicie tu do Sejmu i składacie propozycje. Donald Tusk ponad dwa miesiące temu, ponad dwa miesiące i dwa lata temu mówił wyraźnie, stawał z piekarzami i podkreślał, cena chleba rośnie, trzeba pomóc tym ludziom. Dziś dokonujecie tylko wybiórczego wyboru, kierujecie się tylko na piekarzy. A co z małymi i średnimi przedsiębiorstwami? Gdzie ich zostawiliście? Jaką pomoc oni otrzymali od państwa? Skandal! Łupienie Polaków, wyciąganie kieszeni z kieszeni Polaków to wasza domena. Tak pokazujecie, jak rządzicie, nieudolnie, chaotycznie, w bałaganie. Dziękuję.